Hej, hej, witajcie w kolejnym wyjątkowym odcinku w Szawie Fana. Dziś postanowiłem przyjrzeć się najnowszym dostępnym wynikom badań ukazującym najszybszych piłkarzy na świecie. Prawdziwych, profesjonalnych piłkarzy, bo Usaina Bolta, osiągającego 44,6 km na godzinę, na bieżni nie liczę. Zostawcie więc suba z dzwonkiem i odliczamy. Miejsce 10 przypada piłkarzowi Bayeru Leverkusen Karimowi Belarabiemu. Niemiecki pomocnik osiągnął podczas sprintu prędkość 35,27 km na godzinę. Naprawdę nieźle jak na gościa, który w kadrze Niemiec rozegrał zaledwie 9 spotkań. Dziewiątka to już Francuz Moussa Sissoko. Pomocnik Tottenhamu może się pochwalić osiągnięciem prędkości 35,33 km na godzinę. Oczko wyżej, bo na ósmym dość niedoceniany holenderski lewy obrońca. Mowa o Patricku van Aanholcie. Piłkarz grający na co dzień w Premier League w zespole Crystal Palace biegł 35,42 km na godzinę. Legenda Leicester City. Gość, bez którego nie byłoby zaskakującego mistrzostwa Anglii dla tego klubu. Mowa o napastniku Jamie Wardy. Anglik przebił tylko minimalnie Holendra Aanholta, a jego 35,44 km na godzinę pozwoliło mu na miejsce siódme. Na szóstym ktoś, kogo obecność wśród najszybszych nie dziwi. Oto zawodnik Manchesteru City Niemiec Leroy Sané. Do tego coś czuję, że z jego wiekiem 35,48 km na godzinę to nie jest jeszcze ostatnie słowo. Trochę już zapomniany, najmłodszy uczestnik Mundialu 2006 to struś pędziwiat z czasów Arsenalu Arsena Wengera, czyli Theo Walcott. Anglik grający obecnie w Evertonie nawet po kontuzjach potrafi osiągnąć prędkość 35,7 km na godzinę, co daje mu piąte miejsce w tym zestawieniu. Czwarte miejsce również bez zaskoczenia. Iñaki Williams z Atletico Bilbao jest rewelacyjnym sprinterem. Czarnoskóry Bask ma wciąż przed sobą świetlaną przyszłość, a 35,71 km na godzinę musi budzić szacunek. Podium otwiera najlepszy, najmłodszy zawodnik świata i przyszłość futbolu. Zdobył już prawie wszystko. Dobrze, że jeszcze o Ligę Mistrzów będzie musiał walczyć. Kylian Mbappé osiągnął już prędkość 36 km na godzinę. Najmniej znany zawodnik w zestawieniu na miejscu drugim, proszę bardzo. Taką samą prędkość jak Mbappé osiągnął piłkarz brazylijskiego Flamengo Orlando Berrio. Jak na kolumbijskiego napastnika, który nigdy nie zagrał w Europie, 36 km na godzinę to wręcz wynik niebotyczny. Panie i panowie, oto on! Okazuje się, że według badań towarzyszek Gareth Bale z Realu Madryt jest obecnie najszybszym piłkarzem świata. Jego najlepsza osiągnięta prędkość to, uwaga, 36,9 km na godzinę. No i co, zaskoczeni? Spodziewaliście się innych zawodników w czołówce? Pewnie tak, ale musimy uwierzyć badaniom. Choć tak naprawdę, biorąc pod uwagę wcześniejsze lata, był jeszcze ktoś szybszy. Mowa o Holendrze Arjenie Robbenie, który na mundialu w 2014 roku w meczu z Hiszpanią zdystansował stawkę biegnąć 37,1 km na godzinę. A Ronaldo? On był najszybszy na przykład na mundialu w Rosji, ale było to zaledwie 34 km na godzinę. To teraz jeszcze tylko prośba o sub z dzwonkiem, bo nowe super odcinki przed nami. Na razie!